Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym takim bardzo krótkim odcinku, w którym będę chciał pokazać, jak możemy zaprogramować pilot tutaj do centrali DS serii PowerCS Neo. Jest to pilot o symbolu PG8929. Pamiętajmy, oznaczenie PG znaczy oznaczenie PowerG i jak najbardziej ta technologia jest tutaj kompatybilna właśnie do central DS Neo oraz serii PowerCS Pro, a także do centrali WP8010. Dobrze, zaprogramujemy więc ten pilot, który tutaj widzimy. Wchodzimy w menu instalatora. Przechodzimy do opcji, do menu programowania urządzeń bezprzewodowych. Opcja jest to menu 804. Przypisz urządzenie, potwierdzamy gwiazdką. W tym momencie możemy wpisać numer ID tutaj tego pilota, bądź, ja pokażę może, żebyście też widzieli, nie wystarczy przycisnąć i puścić. Musimy przycisnąć gwiazdkę i trzymamy tą gwiazdkę tak długo, aż do momentu zapali nam się tutaj żółte światełko, zacznie migać. W tym momencie puszczamy i pilot powinien za chwilkę nam się tutaj też przypisać. Tak jak widzimy, pokazało się numer ID tego pilota, więc potwierdzamy gwiazdką. Jest to pierwszy pilot w systemie, więc jak najbardziej tutaj potwierdzimy, że jest to pierwszy. Gdybyśmy chcieli go przypisać do innej sekcji, do innego slotu, jak najbardziej też możemy. Potwierdzamy. Przypisanie do podsystemu pierwszego. Wybierz użytkownika numeru tego pilota. Jeżeli ma być to przypisany pilot do użytkownika, powiedzmy, niech będzie trzeciego. I w zasadzie tą pierwszą konfigurację mamy zakończoną. Wychodzimy z menu instalatora i w zasadzie, tak jak widzimy, możemy już teraz system załączyć i rozłączyć. Pamiętajmy, nie wystarczy przycisnąć przycisku na krótki czas, bo trzeba go po prostu przytrzymać 2-3 sekundy. Mamy również takie potwierdzenie dźwiękowe oraz tutaj wizualne, że system jest poszedł w dozór, bądź ten system rozłączyliśmy. Pamiętajmy, że możemy zawsze zmienić opcję tutaj tych przycisków, które tutaj widzimy. No i może teraz właśnie chciałbym tak króciutko pokazać, w jaki sposób możemy to zrobić. Musimy wejść w menu instalatora. Pamiętajmy, jest to urządzenie bezprzewodowe, więc musimy wejść w menu urządzeń bezprzewodowych 804 i teraz strzałką w prawo przechodzimy do urządzenia. W tym przypadku jest to pilot. My nie chcemy go zastąpić. Tutaj też jest taka możliwość. Przechodzimy do... Mamy tutaj klikania. Już teraz nie jestem w stanie z pamięci powiedzieć, która pilot. No, przeklikajmy już do końca. Będzie to pilot pierwszy. 601. Wchodzimy w opcję tego właśnie pilota. Potwierdzamy gwiazdką i teraz strzałką w prawo tutaj możemy zmienić, do którego podsystemu chcemy przypisać ewentualnie ten pilot. My chcemy zmienić w tym przypadku przycisk, załóżmy ten pierwszy. Jest to włączenie zwykłe i teraz strzałkami prawo-lewo możemy sobie zmienić tutaj funkcjonalność tego przycisku. W tym momencie no akurat ten może zostawmy jako włączenie zwykłe. Przechodzimy do przycisku drugiego. Jest to przycisk fabrycznie włączenia takiego domowego. Możemy oczywiście zmienić tutaj jego funkcję. Może nam to wysterować też wyjście użytkownika. Jeżeli chodzi o wyjście użytkownika, są to pamiętajmy wyjścia PGM-ów, które możemy zaprogramować tutaj do centrali DSC, no i poprzez ten przycisk możemy wysterować sobie w łatwy sposób właśnie, czy to otwarcie bramy, bądź innego elementu, który chcielibyśmy sobie sterować właśnie tutaj z tego pilota. Dobrze, może zostawmy, niech to będzie takie natychmiastowe włączenie domowe. Potwierdzamy. Podobna sytuacja, przechodzimy przycisk trzeci. Jest on jako wyłączenie. Myślę, że akurat skoro jest tutaj otwarta kłódka, to tu nie ma co zmieniać.
czwarty i jest to przycisk gwiazdka. I możemy też tutaj, może funkcję gongu. Ja zostałem przy tym już przycisku takim pomocy. Ale w zasadzie no, chciałem tylko Wam pokazać, gdzie szukamy tych opcji tutaj w centrali DSC Neo, żeby nie szukać ich gdzieś, gdzie po prostu ich nie będzie. Jeżeli pamiętajmy, są urządzenia bezprzewodowe, nie tylko akurat piloty, ale również czujniki bezprzewodowe. Opcje tych urządzeń, tych czujników po prostu zmieniamy w opcji 804. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku.